piłki, fantastyczna, ale panowie, gdzie Gorgoń i gdzie Maszczyk? Można to tak zostawić w finałowym pojedynku niepilnowanego piłkarza. Duże szczęście mieliśmy. Co teraz? Znów ta sama sytuacja. Kostka? Proszę Państwa. 1-0. Jego po dwukrotnym błędzie drużyny naszej, jeśli chodzi o obronę. Proszę zwrócić uwagę. Bela Baradi otrzymał piłkę w prezencie od naszych zawodników. I kiedy Kostka spodziewał się, że będzie podanie do Antala Dunaja, nogę wybiegającego na pozycję Zbigniewa Guta, na nogę Beli Varadiego, który w krótki róg ostrym strzałem strzelił i 1-0. Wspaniały mecz od początku naszego zawodnika Kazimierz Dejna. No, pole karne coraz bliżej, trudno mu teraz... Tak jest, gol! Trudno mu było przerzucić piłkę na prawą nogę, ramnął więc lewą i proszę Państwa, w drugiej minucie, drugiej połowy Polska uzyskuje bramkę. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Atakuje go wściekle z numerem 5. Szycz. I tutaj Geci był bezradny. Zawepi. Do końca jednak walczy Anczok. Nadal mamy piłkę. Maszczyk. Lubański w środku. Wspaniała sytuacja. Pusta bramka. Gol Zejna. Gol. Gol, proszę Państwa. Nieporozumienie Balinta i Pancicza. Polska reprezentacja w Monachium prowadzi w walce o złoty medal z piłkarzami Węgier. 2-1. Jeszcze raz ta sama sytuacja. Przepiękne podanie na lewą stronę. Proszę zwrócić uwagę, ile nowoczesności w tym było. Do końca walczył Dejna. Mija się Geczy z piłką. Pusta bramka. I już nie pusta, bo w niej piłka strzelona przez Kazimierza Dejnę. 2-1.